borsuk, latka. Cześć! Słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, gdzie spać nie mogłam. Wstałam o 6. Zobaczcie, mam tutaj przebarwienie od słońca i momentami ono jest mniej widoczne, momentami bardziej widoczne, przynajmniej ja to dzisiaj naprawdę bardzo widzę. Nie wiem, no jakoś tak, no nie mogę się tego pozbyć, ale jedna z Was dała mi namiar na fajny środek, więc muszę się wybrać koniecznie do apteki. Dobra, i słuchajcie, tak, no bo schodzę z tematu, widzicie, jedno mówię, już 10 tu mam w głowie rzeczy, także no, co chciałam powiedzieć, właśnie nagrałam dla Was Q&A i teraz będę robiła obiad. Muszę to leczo, które zrobiłam, bo zjedliśmy wczoraj i się okazuje, że Artur by tam chciał jakieś mięso, więc wyjęłam raniutko, wcześniej jak tylko wstałam, wyjęłam z zamrażalnika, w ogóle muszę trochę niżej to wziąć, wyjęłam z zamrażalnika mięso mielone i dodam do tego, usmażę na oddzielnej patelni i dodam do tego i dodam mu jeszcze troszeczkę przecieru pomidorowego, bo będzie miało pewnie lepszy smak. No i co? I rano nagrałam dla Was Q&A, a teraz jest już 14:13 i muszę zrobić ten obiad. I co chciałam powiedzieć? Jeszcze chciałam powiedzieć, że jest dzisiaj pochmurno z opadami deszczu, ale są przez chwileczkę było takie przejaśnienie słoneczne. Więc tak, mam nadzieję, że zaraz muszę iść w ogóle spiąć włosy, bo jak będę gotować, no to ja w kuchni niestety no muszę je spiąć, gdyż mam dosyć długie i to jakby, no wiecie, nie chcę, żeby się tam coś na talerzu pojawiło, więc zawsze spinam. I chciałam Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. I w ogóle chciałam Wam pokazać, to jest mój ulubiony kubeczek. On miał jeszcze podstawkę, taką porcelanową też, z takimi pieskami, no tylko że zostawiłam go w, nie wiem, w firmie, w której pracowałam 9 lat temu. tak długo mam już ten kubeczek. I dostaliśmy z Arturem, nie tylko ja dostałam, tylko w sumie Artur dostał, ale mi przekazał takie jajeczka przepiórcze. Zobaczcie, jakie one są w ogóle malutkie. Nie wiem, czy mieliście już przepiórcze jajeczka. My właśnie jeszcze nigdy nie jedliśmy, ani ja, ani Artur nie jedliśmy i bardzo chętnie spróbujemy. Podobno trudno je się obiera, ale i mają taki bardzo delikatny smak, także trzeba je dość mocno podobno przyprawić. Więc to więc nie wiem, zrobię, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi posmakują i że Arturowi też posmakują. Zobaczcie, takie wciapki ładne. Nawet wiecie co? Nawet chyba będzie mi je szkoda. Chyba mi je będzie szkoda rozbijać. Ale zobaczę jeszcze, nie wiem, czy tak sobie to wyobrażam, że może do jakiejś sałatki bym zrobiła. Może do jajecznicy by było mi szkoda, może do jakiejś sałatki bardziej. No, jeszcze zobaczę. Może poczytam w internecie, zobaczę, co tam z przepiórczych jajek się robi. I co? I to jest tak, to są jajeczka. Już mam patelnię wyłożoną z szafki i mam oliwę. Zaraz biorę mięso mielone i zabieram się. Zaraz Wam wszystko zresztą pokażę. Idę tylko związać włosy i zaraz się widzimy. No dobra, włosy związałam i może tak, powiem, że dzisiaj w ogóle tutaj mam wszystkiego pełno, dlatego że ja wczoraj bardzo gruntownie sprzątałam i jeszcze mi wszystko tutaj zostało. I tak, pokażę wam. Jakby wam tutaj to najlepiej pokazać. Tak, to może nie tak, to może bardziej... O, tak. I was przybliżę. Dobra, ok. Teraz wam pokazuję tak. Tutaj odgrzewam, mam mleczo wczorajsze. Muszę mięso mielone dałam na patelnię, muszę to rozdrobnić. Tak, o. Dodałam soli, dodam pieprzu i wiecie co jeszcze dodam? W ogóle otworzę okno, żeby nie hałasować wam. Dodam czosnku i to będzie bardzo dobra decyzja. Bo Artur w ogóle jak ma coś z czosnkiem, to o wiele bardziej mu smakuje. Więc dodam dość dużo czosnku i wtedy to będzie na pewno o wiele bardziej mu smakowało. Chociaż nie powiedział, że jest niedobre, tylko wiecie, takie, no jak to facet, no. Facet musi mieć mięso, bo... Chociaż Artur nie jest taki, że musi mieć we wszystkim mięso, ale... No jeśli widać są same warzywa i tylko puszka pomidorów, to jest za mało. Muszę dodać przecieru pomidorowego, jeszcze dodam, żeby było bardziej smaczne. No i tak jak mówię, dodam czosnku, a to już będzie robiło robotę. Także słuchajcie, dzisiaj wstałam naprawdę wcześnie. Patrzę, chmury. Nie wiedziałam w sumie, czy ja mam wstawać, czy co, mówię tak wcześnie. Ale Artur też się już obudził i mówi, dobra, no to poszedł robić śniadanie. Ale słuchajcie, ja tak patrzę, coraz bardziej ciemno. No i po prostu jak zaczęło padać, poleciałam szybko do linek, bo wczoraj zrobiłam pranie, pościel prałam, ręczniki prałam, wszystko i szybko wszystko schło, bo była piękna pogoda, było gorąco, ale wiecie, no jeszcze ostatnią pralkę, którą tam powiesiłam, no to nie zdążyło mi już, było już prawie sucha, ale jeszcze tak nie do końca, wiecie. No to jeszcze zostawiłam na noc. I mówię, nie no, teraz jak mi ma to zmoknąć i już było prawie, słuchajcie, suche. No, ale jeszcze nie do końca, więc zdjęłam to wszystko i do suszarni pobiegłam to przewiesić. Także jeszcze dosuszy się w suszarni. No i będzie, nie? No. Dobra, tutaj dodam jeszcze przecieru pomidorowego. Widzicie, no nie da się zrobić tak dokładnie wszystkiego, żebym ja tutaj mogła i na was patrzeć, to znaczy wy na mnie, i robić, żebyście widzieli, co ja robię, no bo to jest po prostu, no fizycznie nie do ogarnięcia tutaj. No ale tak jak się da, to będzie. O, trochę na mnie popatrzycie, trochę na jedzenie popatrzycie i też myślę, że będzie dobrze. Tak to właśnie jest, że tak, żeby was postawić po prostu na blacie kuchennym, to mam za mało miejsca, a i tak, albo wysoko na moją twarz, albo niżej na kuchenkę. No cudów nie ma, nic nie zrobię, więc musimy się tutaj jakoś ratować. O, widzicie, co się dzieje na ulicach, mówię, po prostu wszyscy na siebie trąbią. No. Tak. No cóż, jeszcze trochę i dzieciaki do szkoły. Nie wiem, jak tam przygotowania wasze, jak tam wyprawki dla dzieci, bo z tego, co słyszę, to po prostu koszta w ogóle wszystkiego do szkoły, żeby kupić książki, ćwiczenia, w ogóle wszelkie te podręczniki, jakieś te tornistry, piórniki, to są takie, że po prostu szok. No wiecie, ja wam powiem, że no takie są czasy, że niestety wszystko tak, w ogóle ostatnio tak wszystko drożeje, że jakaś katastrofa normalnie. Idę do sklepu, nawet w ogóle się nie spodziewam, nie? Sobie myślę, a kupię tylko to i to, no i to kupuję. I ja normalnie patrzę na rachunek i oczom nie wierzę, co się dzieje, po prostu to jest jakiś kosmos. To jest po prostu kosmos. No. Będzie jeszcze tego więcej, więc będziemy jeszcze chyba przez 3 dni to jeść, ale trzeba zjeść. Ja wam powiem, że zobaczę, jak to mięso, tutaj jak z czosnkiem. O, no. No! To będzie Arturowi smakowało. To mu będzie smakowało. Boże, jakie przybliżenia. No, tak mnie wnerwia po prostu ta plamka. Ale wiecie, jak to jest? Jak się tylko okres letni skończy, to od razu mi wszystko znika, nie? Jeszcze dodam do sosu czosnku. A, to będzie normalnie petarda czosnkowa. Ale przynajmniej wiem, że będzie wtedy Arturowi bardziej smakowało, bo no nie wiem, ja tu wolę takie czasami łagodniejsze rzeczy, ale niektóre rzeczy też mi zasmakują, jako zrobię Arturowi, takie wiecie, bardziej ostre, ale to też nie wszystko, zależy co. No i idziemy z tym koksem, nie? No. Się zaczosnkujemy dzisiaj. Ale przynajmniej będzie pysznie. Dobra, dodam jeszcze jedną kostkę. Mięso mielone praktycznie już jest. Ale zapachy. Ja się tak dzisiaj z tym obiadem mówię, a to tylko chwilka. Ale dzisiaj to ja ugotuję kaszę. Kaszę do tego ugotuję. Myślę, że jak będzie mięso mielone, to z kaszą będzie smaczniejsze. Kaszę chyba bulgur ugotuję. Jeszcze zobaczę, jaką tam mam. Wiecie co? Tak na mnie źle działają te... wyrzuciłam już opakowanie. Ale o, mam jeszcze tutaj 3 sztuki. To są te takie krakersy. Takie krakersy, wiecie. One są i w Biedronce, i w Lidlu. Takie te pikantne. Wiecie co, no nie mogę ich jeść. Po raz chyba już 3 się przekonałam, że po prostu mam jakąś rewolucję żołądkową, jak zjem tych krakersów. Ale naprawdę nie zjadłam dużo, ale coś w nich musi takiego być, co mi naprawdę nie służy. Po żadnych innych krakersach tak nie mam, ale po tych pikantnych właśnie tak mam, że... no a już widzieliście, zjadłam z tym, z serkiem topionym, takim z pojemniczka, bo tak Artur właśnie lubi jeść i tak zjadłam. I mi to naprawdę tak smakowało, nie zjadłam jakoś wielce dużo, ale od razu, słuchajcie, koniec. Mówię, nie, no nie mogę, no po prostu nie mogę. Chipsy mogę zjeść, pikantne, wszystko mogę zjeść, ale krakersów nie. No cóż, taka moja uroda. No, a ja sobie dzisiaj walnęłam tego, nie? Makijaż oka zielony. ja w ogóle, ja od dawna mam w ogóle cienie. Trzymam 3 cienie zielone, 3 odcienie różne zieleni z Inglota. I bardzo je lubię, w ogóle zielone. Ale wiecie, to też tak nie na co dzień. No dobra. I teraz po prostu przesunę sobie tą patelnię. Wrzucę do tego to mięso mielone. Po prostu przerzucam, widzicie. Mięsko mielone. Tyle, o ile się da pokazać, to Wam pokażę. O! I tra-la-la-la-la-la-la. Proszę bardzo, proszę Państwa. Oto jest. Teraz to ja nie wiem, kto to wszystko zje. Matko, chyba jakieś wojsko będę musiała zawołać. Przecież jaka jeszcze do tego kaszę dogotuję, to chyba będzie, ja nie wiem co. Szok. Matko, czysty szok będzie. Zobaczcie, ile tego wyszło. Już prawie mi się wylewa. Ale jeszcze, co na pewno, to na pewno pieprzu. A pieprz pewnie jest w pokoju. Pieprz w pokoju. Jak to Artur. Musi mieć pieprz przy sobie. Pieprz musi mieć przy sobie i sos już czosnkowy też musi mieć przy sobie. Bo inaczej to... Posmakowała mi. Pyszne. Rewelacja. No teraz to będzie Arturowi smakowało. A jeszcze chyba troszeczkę soli dosypię. Dobra. Teraz to jest naprawdę pyszne. Tyle Wam powiem. Tyle Wam mogę powiedzieć na ten temat. Dobra. Jeszcze tylko wstawię kaszę. Teraz zobaczę, co ja tu mam. Mam tak. Mam bulgur. Mam kaszę jakąś taką jęczmienną, perłową i gryczaną. Ale chyba bulgur zrobię. No, chyba tak mi się wydaje. 2 woreczki wstawię, dobra. To mogę odstawić. To mogę postawić, nastawić. I będzie. No. Przecież muszę wstawić do lodówki, żeby się nie zmarnował. Ja go tam do czegoś oczywiście wykorzystam. To wszystko idzie do umycia, do zmywareczki. Tak. No i co? I wstawiam kaszę i widzimy się później. Pa, pa. No hej, jestem. Wiem, że to jest już nudne. Przynajmniej mi się tak wydaje, ale będę robiła pastę z makreli pędzonej i tak. No, co ja na to poradzę, że ja uwielbiam pastę z makreli. Ja nic na to nie poradzę. Ja mogę żyć bez wędlin, mogę żyć bez jakichś tam, nie wiem, pasztetów, ale bez makreli nie bardzo. Więc no ja naprawdę, dopóki mi się nie znudzi, to będę po prostu to jadła. Już gotuję sobie jajeczka na twardo. Tutaj mam swojskie ogóreczki od moich rodziców. Jogurt naturalny, majonez, musztarda i jeszcze będziemy potrzebować sól, pieprz oraz natkę pietruszki. ale pietruszkę mam w zamrażalniku, więc na razie nie będę pokazywać. No i trzeba obrać makrelę. Zrobiło się troszeczkę chłodniej, to znaczy może nie aż tak jakoś chłodniej. O, tutaj sobie rudy zjem. Wiecie, nie aż tak chłodno, że naprawdę jakoś mega chłodno, ale jest troszeczkę już łagodniej, przynajmniej w domu. No, na dworze to tak niekoniecznie, ale jest taki wiaterek. Troszeczkę popadało, była burza i jakoś tak się zmieniło, więc nie ma już takiego skwaru, co jest fajne, bo wiecie, niby tak jest, że narzekamy, że jak za ciepło źle, jak za zimno też źle, ciągle źle, ale prawda jest taka, że naprawdę jeśli są takie, długo utrzymują się takie upały, no to jest na dłuższą metę po prostu męczące dla ludzi, no zresztą dla zwierząt też, ale to jest, wiecie, jak tak ileś czasu się takie te temperatury wysokie utrzymują, no to po prostu już, no to męczy człowieka. Także stąd mi się wydaje wynika to takie marudzenie, a nie jest to spowodowane takim, że naprawdę my musimy marudzić, bo nam ciągle źle, tylko po prostu no, upały na dłuższą metę męczą. Jak jest takie, wiecie, 22, 23 stopnie, no jeszcze 24, to jest tak w sam raz, no powiedzmy do 25, to już jest maks, ale no więcej to już jest takie właśnie troszeczkę, no za dużo. Zwłaszcza jak się przez dłuższy czas utrzymuje taka temperatura. No i teraz rozdzielam tą makrelę, a to nie jest fajne zadanie. Gdyby nie było ości, to by było fajne, ale tak, to trochę trzeba się pobawić. No ale co tam, nie? Pobawimy się. Trzeba po prostu troszeczkę uważać i być czujnym na te ości. No oczywiście co? Oczywiście brak pamięci na karcie, więc musiałam przerwać pracę i się zająć usuwaniem tego, co już niepotrzebne, ale nie usunęłam tego za dużo tutaj na miejscu, bo bym musiała iść do komputera, więc mam nadzieję, że jeszcze do Was trochę pogadam. Ale może wiecie co? Może ja Wam tak tutaj troszeczkę pokażę, co robię. Nie? No, może troszeczkę Wam pokażę, co robię. Więc dobra, tutaj już mam moją makrelę obraną. I teraz ogóreczki. Ogóreczki będę kroiła w taką kostkę. Skończyły się w jednym słoiczku, więc biorę duży taki słoik. To są takie same od moich rodziców, co nam dali. I... Chyba ogórki w zupełności wystarczą do takiej ilości pasty. Jajeczka. Myślę, że 3 wezmę. To jest mój taki garnuszek do gotowania tam na przykład 2, 3 czy 4 jajek. Wtedy nie trzeba brać całego garnka, tylko można wziąć właśnie taki sobie garnuszek. O. Ja sobie kroję jajeczka i będę jeszcze do Was trochę gadać. Już mi praktycznie niewiele zostało, ale właśnie dzisiaj stała się rzecz straszna, bo właśnie tak jak jest, tak jak mówię, no wszystko ładnie, pięknie, ale dzisiaj się ukazało nam gniazdo szerszeni przy dachu, tak wiecie, pod belkami, w kąciku sobie siedzą. Masakra. Opowiadam, że znalazłeś gniazdo szerszeni. A, nagrywasz? Dzień dobry. Tak, opowiedziałam, że gniazdo szerszeni zobaczyłeś. No. I co teraz? No, możesz iść na strych. Ci powiem gdzie i będziesz cikać. Mhm. Przecież co? Ja się zajmę nimi, żeby im się krzywda nie stała. Ty pójdziesz, no i ktoś to musi zrobić, myszko, no w końcu co jest? To ja wyślę Rudego tam. Myszko, proszę Cię. Rudy niech robi. Proszę Cię, ja Ci zaraz przygotuję ten tutaj ubranie i pójdziesz. Słuchajcie, już szykuję firankę dla Artura na twarz. No przecież dla siebie, kochani, no co ty? Ja Ci zaraz przymierzymy, no. No, ja Ci zaraz przymierzę. No, to nie są lekkie sprawy. Miałem kiedyś w Sopotu, miałem osy kilka razy. Ale szerszeni nie miałem nigdy. No, osy to tam jest pikuś. Przeczytałem, że 1, 2, 3 szerszenie i... Jak Cię urządlą, ugryzą. No tak słyszałem, tak czytałem w internecie, ale ile z tego, no wiecie... To pewnie też w zależności jak szybko pomoc by nadeszła, nie? Wiecie, bo w internecie jest tak, głowa boli, nie? I wpisujecie, i rak wpisujecie. Tak, to... Na bank rak. Głowa rak. Boli kręgosłup. Na dzień dobry. Wpisujecie na przykład tętniak, głowa, czy tam coś tak, no, coś takiego. To już wiadomo, rak. Nie, to tętniak wtedy, od razu. Już jest masa wyników tętniak. Już od razu. Bez diagnozy. Czy coś. No nie wiem, często, ale chociaż też różnie jest, no bo to wiecie, no. Głowa i objawy wpisujecie, nie? I kurna, i tam od razu. To. I już kurna, wszyscy są gotowi. Kurna. I już wszyscy są. Kurna. I już wszyscy są ugotowani. Ciągle kurna. Ja tak. Ja Cię tego oduczę. A oglądaliście odcinek Bercika? Jak Bercik miał książkę taką, od Gerarda dostał. A jaki to był tytuł Bercika? Nie pamiętam, ale dostał książkę i tak. I zacząłem studiować i tak. On, aha, mnie też tu boli. Aha, rak płuc. Tu mnie boli. No. Aha. Już koniec. Andzia. A tu już tu mnie boli, nie? A jaki to był tytuł? A tu paliczkowanie, paliczki jakieś coś, tu mam zapalenie tego. A tu mnie też trochę boli. O Jezu, tu. I on był na wszystko chory. No wiadomo. I o to chodzi, nie? Tak, Andzia z Bercikiem ma tak samo jak ja z tobą. 3 światy. No i 3 światy. Tak, a teraz sobie popatrzcie. Tu, na nosie. Tak. Na nosie ma. A ty masz tu. Tu ma. Na policzku. Nie, to już są tylko ślady. Widzicie, do czego się doprowadziła? No, na nosie mam tylko. Nie wiem. No nieźle. Mnie krytykuje. Ja cię nie krytykuję. Proszę bardzo. Proszę. Proszę. Na czubku samym. Nie na czubku, tylko z boku. No. To od kłamania. Od kłamania. No, ale będę musiał... Kupię jakiś spray. No coś trzeba zrobić, nie? Taki, tam mi zagazuje ostro. Wzywa się podobnież tego... Firmy takie? Firmy, tak. Albo straż pożarną, ale straż pożarna nie chce tego robić. Ja nie wiem, już nie dzwoniłem do nikogo, więc nie wiem. Mamy tutaj... Podobno są firmy. Ale my to sobie sami ogarniemy, nie? Mamy tutaj taki, widzicie... Najwyżej jakby Artur się już nie pojawił we vlogu, to znaczy, że go zjadły. Że pogrzeb będzie za... 3 dni. Za tydzień. Już na pogrzeb zapraszam. No ale słuchaj. Przynajmniej na twoim pogrzebie będzie dużo ludzi. Tak. Bo widzowie jak się dowiedzą... No to słuchaj. No to może od razu weź. No nie od razu, no przecież ja ci nie wymyślę pogrzebu, tak? To musi być prawdziwy pogrzeb. Od razu mnie pochowajcie i spokój. To przynajmniej ja się na stypie napiję. Ty się napijesz? Na stypie swoim. No to ja nie wiem, jak? Jako nieżyjący? Wiecie co? Co ona mnie chowa już? Jeszcze nie. Jeszcze stypy nie było. Kładź się do trumny. Jeszcze powinnam powiedzieć, wiesz Artur, tam promocja trumien była, może byś od razu kupił. No nie wiem, właśnie nie widziałam promocji. Podobno zimą są promocje. Promocja. Do 24, od 20 do 24 promocja 70% na trumnę. Jeszcze powinno być. Nie no, żarty żartami, ale... I garnitur gratis. No jeszcze byś tego chciał. Najlepiej, żeby ci garnitur dawali. To ja nie wiem, w jakim świecie ty żyjesz. Dobra. Rudego? No. Do szerszeni? No. No do szerszeni, rudego. Do rudego, niech on tam idzie. Tak, on jest taki odważny, bojowy. No. Lubi się bić, to niech idzie. Jak on tam jest... będzie szybko uciekał. On nie będzie wiedział, w którą stronę uciekać, on by tak leciał. Matko, jakby on zobaczył, a wiecie, te szerszenie tam cały czas latają i to ile ich jest? O, pieprz mi się skończył. Aha, to jak będziecie to oglądać, to już będzie po pogrzebie. To już tak, będzie po pogrzebie. A teraz nowy pieprz kupiłam, ale gdzie on jest? Aha, tutaj. Na samym końcu. Dobra. Muszę otworzyć. Tak. Czy to tu? No, Także widzicie, u nas są ciągle jakieś przygody. No i widzicie, ja nie wiem, czy ciągle coś. Ja wam mówię i to tak właśnie jest. Wszystko ładnie, pięknie, swój dom, wszystko elegancko, wspaniale. No ale jak widzicie, dzień w dzień nie ma, że se usiądę i se teraz, o, nic nie robię. No jak se nic nie robisz, to właśnie zobaczysz gniazdo szerszeni. No i już nie ma, że nic nie robisz. Nie ma tak pięknie. Niestety. O, i tutaj czasami jeszcze. No. Trzeba kota puścić tam, niech on to rozważy. Niech on to załatwi. Niech zrobi raz coś w życiu. Właśnie, chociaż raz w życiu niech coś zrobi. No, trzeba dobrze wymieszać. Ja zawsze dodaję ten jogurt naturalny, nie tylko sam majonez, ale jak mam, to też dodam jogurt, dlatego żeby ta pasta była taka bardziej delikatna. O, teraz smakujemy. Bomba. Bomba, bomba, bomba. Nie wiem. Jeszcze pieprzu będę dała. Ale teraz będzie dobrze. Naprawdę bomba. No. I zobaczcie. Mam w takiej misce. Dużo mi tego wyszło. I teraz jak zwykle do mojego pojemniczka idzie i pójdzie do lodówki. No. I na śniadanko jak znalazł. Najlepiej właśnie, żeby to się tam jeszcze parę godzin, a najlepiej całą noc przygryzło, bo wtedy będzie pyszniejsza. No. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja będę się już na dzisiaj żegnała z wami. Was sobie tak wezmę. Muszę jeszcze tutaj w kuchni ogarnąć, chociaż nie mam dużo do ogarnięcia, ale troszeczkę tam naczynia do zmywarki. I o, znowu słońce widzę wyszło. No i co? I trzymajcie się ciepło. Do następnego filmu. Pa, pa!